Oczywiście, ta sprawa cały czas, my się zajmujemy też opieką senioralną, czyli ludźmi starszymi, ale dla nas jednak najważniejszą grupą są nasi pracownicy. Pracownik gotowy do pracy, pracownik zdrowy, pracownik zadowolony, to jest to, co nam chodzi przecież. Dlatego też ogromną wagę przywiązujemy do lekarza medycyny pracy, apelujemy do naszych kolegów, pracodawców, aby ogromną wagę zwracali na te jednostki, które są utworzone przy zakładach pracy i na tych, do których kieruje się pracowników, bowiem jest to pierwszy element wychwycenia ewentualnych chorób, które w przyszłości mogą zaistnieć w sposób jednoznaczny i bardzo mocno wpływać, nie bójmy się tego, na gospodarkę danego zakładu pracy. Dalsza grupa to są oczywiście postulujemy, ponieważ podstawowa opieka zdrowotna jest jaka jest, czyli jest to najsłabszy element w całym systemie, dlatego też proponujemy mocniejszy związek poprzez właśnie te abonamenty, aby pracownik miał szybki dostęp. I oczywiście mamy swoje szpitale, te szpitale są też gotowe na różnych zasadach i tych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak też w ramach prywatnej opieki zdrowotnej przyjmować pacjentów. Także staramy się wskazywać te wszystkie sprawy, ale mamy świadomość, że jesteśmy na początku drogi i chcemy jak najszybciej razem z Infarmą, a w ramach pracodawców RP zrobić dużą konferencję, żeby pokazać, jak wygląda możliwość zniwelowania tych kosztów dla pracodawcy. Już pewne kroki zostały powzięte i mam nadzieję, że w krótkim czasie będziemy mogli przekazać dobre informacje naszym kolegom.